Paradoksalnie, państwowe albo powszechne fundusze ubezpieczeniowe powstały w odpowiedzi na kryzys z, z lat dwudziestych, tak, XX wieku. No to wtedy naprawdę padały prywatne fundusze, i żeby państwo poradzić sobie z problemem no, zabezpieczenia sytuacji finansowej osób, które już kończyły swoją karierę zawodową, bo, bo tego się zaczynało, wprowadziły właśnie takie, takie, tego typu fundusze. Zadbana przyszłość. Partnerem serii jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. A w kolejnym odcinku serii Zadba na przyszłość sięgamy już do systemu emerytalnego. A jak system emerytalny, to zacznijmy od jego pierwszego filaru, czyli ZUS. Temat, który rozgrzewa często internet, ale my dzisiaj próbujemy to rozbroić na czynniki pierwsze i bardzo, bardzo merytorycznie. No a jak rozmawiamy o ZUSie, to zapytajmy samego ZUSu. Ze mną w studio Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No i Wiele osób, jak słyszy ZUS, myśli emerytury, wszystko jak najbardziej się zgadza, sama prawda, ale nie tylko. Jak sama nazwa wskazuje, no ZUS ma jednak więcej rzeczy do zrobienia tutaj, więc może ustalmy na samym początku, czym się szerzej zajmuje ZUS. No, gdybyśmy cofnęli się przed rok 2020, byłoby zdecydowanie prościej odpowiedzieć na to pytanie, bo wówczas zajmowaliśmy się obsługą ubezpieczeń społecznych szeroko rozumianych, czyli przyjmowaniem składek, wypłatą świadczeń, no właśnie z ubezpieczeń społecznych, czyli oprócz emerytur, również różnego rodzaju rent, czy to z tytułu niezdolności do pracy. Czy rodzinnych, e, zasiłków. E, prowadziliśmy orzecznictwo, prowadziliśmy kampanie informacyjne. E, do tych świadczeń jest cała masa, bo też e, pracujemy w koordynacji e, międzynarodowej, więc niektóre świadczenia były na tyle niszowe, że były wypłacane wręcz kilkudziesięciu osobom w całym kraju. No, w tym roku mamy takie jedno, które już zostało nam tylko jeden świadczenia biorca, no, ale to jest na podstawie umowy międzynarodowej, i tutaj e, mamy, mamy prymat oczywiście tych umów. Natomiast e, Później sprawy się trochę skomplikowały. Bo można powiedzieć, że za pośrednictwem polskiego bonu turystycznego weszliśmy również w turystykę. Tak potem przyjęliśmy 300 plus, 500 plus, rodziny kapitał opiekuńczy, tzw. żłobkowe, no a ostatnio świadczenia na rzecz przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku wydarzeń na rzece, na rzece Odra, no a teraz najnowsze to dopłaty dla gazu do piekarni, więc ZUS naprawdę zajmuje się całą masą spraw. No, oprócz tego, że pobiera składki nie tylko dla siebie, czyli na rzecz ubezpieczeń społecznych, ale Również dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Um. Funduszu Solidarnościowego, mamy też działkę kapitałową, bo zarządzamy funduszem rezerw demograficznych, rezerwy demograficznej, więc naprawdę skala działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest, jest naprawdę ogromna. To Myślę, że to mamy trochę rozmontowane, że to nie tylko emerytury, spokojnie, to nie tylko ten pierwszy filar, tu sporo rzeczy w państwie opiera się na tej instytucji. Ja czasami <głos》> mówię, że zajmujemy się naszym klientem, opiekujemy się naszym klientem, naszym ubezpieczonym praktycznie od przed narodzin, aż do momentu, kiedy umrze, bo już jak mamy są w ciąży, to zapewniamy zasiłki. Na no, Ostatnim takim świadczeniem, no, może niezbyt przyjemnym, ale, ale niezwykle potrzebnym jest zasiłek pogrzebowy, więc przez cały etap życia, kariery naszych uczestniczonych jesteśmy z nimi. Ja muszę zadać to pytanie, zakładam, że wiele osób Panu zadaje to pytanie, czy czysto pewnie, czy prywatnie, czy jak się dowiaduje właściwie, że Pan między innymi zarządza ZUS-em, no to to pytanie, które rozgrzewa internet. Czy ten ZUS może zbankrutować? A jak już coś by się tam zadziało, to mhm. jak ten apokaliptyczny scenariusz, czy tak na poważnie, coś takiego w ogóle byłoby kiedykolwiek brane pod uwagę? Może naukowo czysto? No, Teoretycznie i praktycznie mhm. ZUS nie może zbankrutować. Powinniśmy w zasadzie oddzielić sobie dwa elementy. Zakot ubezpieczeń społecznych, który jest taką instytucją, dla której przypisane są różne role w systemie. Tak jak wspomniałem, one już jakiś czas temu wykroczyły poza klasyczne ubezpieczenia społeczne. Więc można powiedzieć, że gdybyśmy byli na rynku, byśmy byli firmą zarządzającą, agentem transferowym, agentem rozliczeniowym, bo takie mniej więcej funkcje pełnimy. Tym funduszem największym, z którym nas się utożsamia, jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i to z tego funduszu, do tego funduszu wpłacane są składki, z tego funduszu wpłacane są świadczenia, czy to krótkoterminowe, więc zasiłki, czy długoterminowe renty, emerytury. No i tak naprawdę wszyscy myśląc, mówiąc z myślą o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo to tak naprawdę jest, jest ta masa majątkowa. Z której wypłacane są świadczenia. No i faktycznie e, ten fundusz jest deficytowy, więc zawsze jak jest coś deficytowego, to pojawia się pytanie, czy może, może upaść. No nie może, bo oprócz tego, że ma wpisane e, gwarancje państwa uzupełnienia tej luki płynnościowej. No to ja nie wyobrażam sobie, któregokolwiek państwa demokratycznego, w którym tego typu fundusze, a w większości krajów na świecie tego typu fundusze funkcjonują, no i niestety, albo niestety są deficytowe, no bo tak wygląda polityka społeczna państw wysoko rozwiniętych. Jest to wpisane wręcz w DNA tego typu funduszy, że one są deficytowe. Tak, nasz jest deficytowy, przy czym ten deficyt ostatnio bardzo wyraźnie się zmniejszał. No właśnie chętnie o ten deficyt jeszcze podpytam, ale tak ja, ja staram się rozbrajać ten argument, czy ZUS może zbankrutować, przerzucając trochę na zasadzie, czyli całe państwo musi zbankrutować, czyli mówimy tak o takiej. Tak. No, takim finansowej apokalipsie, można powiedzieć. I myślę, że akurat wtedy nie będzie naszym zmartwieniem to, że tutaj jest tylko kwestia składek, ale no, wszystko będzie zmartwieniem, no, to już takie absolutnie to, science fiction. Paradoksalnie, państwowe albo powszechne fundusze ubezpieczeniowe powstały w odpowiedzi na kryzys z, z lat dwudziestych, tak? XX wieku. No to wtedy naprawdę padały prywatne fundusze i żeby państwo poradzić sobie. Z problemem no, zabezpieczenia sytuacji finansowej osób, które już kończyły swoją karierę zawodową, bo, bo tego się zaczynało, wprowadziły właśnie takie, takie tego typu fundusze. No. Swoją drogą wiem, że w komentarzach dostaniemy od razu odpowiedź, ale przecież państwo bankrutują, ale myślę, że w ten y, wątek już nie będziemy iść, bo y, takie science fiction y, finansowe, trzymamy wszyscy kciuki, żeby oczywiście tak nigdy się nie stało. Chociaż wiem, że dyskusja pod tym materiałem na pewno no, rozgorzeje. To tam, to tak jest od Argentyny się przekonany przez tym. różnego rodzaju inne kraje historycy nam przyjdą wytłumaczyć, ale y, ten deficyt mnie y, zawsze ciekawił, bo no, on w zależności od sytuacji y, w Polsce, demografii, no wielu elementów on się zmienia. Jak pan powiedział w ostatnim czasie lepiej to wygląda. Czy jest w ogóle możliwe? Znaczy... Technicznie powiem tak, ale jak, żeby nie wymagało to dopłat z budżetu, żeby to wyglądała ta sytuacja jeszcze lepiej, co by się musiało zadziać, żeby ten scenariusz taki optymistyczny... No to teraz ja zapytam pana redaktora. Czy z punktu widzenia e, matematyczno-aktuarialnego, mm. czy z punktu widzenia społeczno-gospodarczego? No, to też jest ważne. No właśnie, czy my społecznie dźwigniemy matematykę i odwrotnie? <grych> tak, no to, to jest zadanie. właśnie to pytanie. To pytanie, bo jeśli patrzymy na nasze modele aktuarialne, na nasze modele matematyczne dotyczące predykcji, no to tam, tam jest taki moment, kiedy e, chociażby ten taki najbardziej obciążony fundusz, fundusz emerytalny nie tylko się bilansuje, ale wręcz wychodzi na plus. I e, już pierwsze wyjaśnić z czego, ta, z no czego właśnie, to wynika. No właśnie, jakie tam są liczby A, wtedy, tak. E, wynika to tak naprawdę z tego, co się zadziało w roku 1999, czyli nastąpiła zmiana modelu systemu ubezpieczeniowego. Użyję trudnych słów. Odlicz, odeszliśmy od systemu zdefiniowanego świadczenia. Na system zdefiniowanej składki. System zdefiniowanego świadczenia m, tak naprawdę e, jest tak programowany, albo tak był programowany w przypadku Polski, i to dalej działa w niektórych krajach na świecie, że wybierało się tam jakieś lata, najlepsze, wyliczało się średnią pensję, ona była mało albo nijak powiązana z płaconymi składkami, no bo wówczas to nie, nie było zindywidualizowanej składki, tylko firmy płaciły swego rodzaju narzut. No i takie systemy są bardzo mocno zależne od demografii, no bo mówiąc wprost, jak gdyby arbitralną decyzją regulatora ustawia się, jak ten wzór ma wyglądać. W systemie mm, zdefiniowanej składki w dużym uproszczeniu system wygląda tak, że odprowadzamy składki, w tym na ubezpieczenia emerytalne. No i tyle, ile tego kapitału sobie nazbieramy na swoim koncie. Oczywiście on podlega waloryzacji według określonej formuły, ale jeżeli będziemy mieli czas, chętnie do tego wrócę. E, to potem jest dzielone zgodnie z tablicami głosowskimi według dalszej długości trwania życia, no i wypłacane przez e, dożywotnio, tak? czyli, czyli jest, jest anuitetem. No i ten system w długiej perspektywie dąży do samobilansowania. Dochodzą do samego bilansowania, o ile, o, ile o ile nie znajdujemy się w takiej sytuacji, że kraj jest w dobrej sytuacji gospodarczej i możemy nieco więcej wypłacić, niż wynikałoby z tego, z tego prostego wzoru. I wówczas, wówczas te nożyce się rozwierają. Więc jeżeli Pan pyta o matematyczny model, no to on się bilansuje. Jeżeli Pan pyta o możliwości społeczno-gospodarcze, to jeżeli będziemy w dobrej sytuacji, będziemy sobie mogli pozwolić na nieco wyższą waloryzację, niż by to wynikało z tego wzoru, który jest zaszyty w ten system, no to ten system będzie deficytowy. Okej, okay. myślę, że dla części osób to jest bardzo konkretna odpowiedź na pytanie. Część osób tak będzie się zastanawiało, że w czyli w takim razie i tak technicznie rzecz biorąc, będzie nam bardzo ciężko z tego deficytu wyjść. No bo jakby nie patrzeć, my często mówimy składka, nie zastanawiamy się, jakie składki są w środku. Mówimy składka ZUS i zawsze nas boli, że zawsze jest wysoka, niezależnie od tego, z reguły jaką płacimy, ale jakbyśmy to trochę rozmontowali. Ile w tych składkach, które my płacimy, jest faktycznie tej części, od której zależna będzie nasza emerytura? No i właśnie, pytanie, czy mówimy o tej mitycznej składce ZUS, czy mówimy o składkach na ubezpieczenia społeczne? Czy też mówimy właśnie o samych składkach stricte płaconych przez pracownika, czy o składkach, które są dedykowane tylko i wyłącznie pracodawcom, bo ten system tak mówi się właśnie o tej składce, a on to nie jest takie proste. No więc. Zacznę od tego, że wydzielę powiedzmy trzy typy składek. Po pierwsze, składki na ubezpieczenia społeczne. Tutaj mamy składkę emerytalną, składkę rentową, składkę chorobową i składkę wypadkową. Tak, a takie cztery podstawowe składki. Do tego dochodzi składka na ubezpieczenie zdrowotne, które my również pobieramy. Ona standardowo wynosi 9% podstawy wymiaru składek, ale żeby było prościej, ta podstawa wymiaru składek jest inna niż w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz tego składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i czasami na fundusze Emerytur Pomostowych. Więc na chwilę, gdybyśmy odrzucili fundusze Emerytur Pomostowych, bo to tak naprawdę płaci już bardzo niewiele firm, które no, zgodnie z wykazem muszą prowadzić pracę w szczególnych warunkach, odłączyli od tego całego konglomeratu składkę zdrowotną, bo ona kiedyś była odliczana w całości potem w zdecydowanej większości od podatku PIT. Teraz w ramach polskiego ładu niby nie jest odliczana, za to nam PIT spadł i podniosło się kwotą zyskania przychodów. To też, żeby było prościej. I pozostali tylko przy składkach na ubezpieczenia społeczne. Tak jak wspomniałem, mamy czter cztery składki: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. I teraz tak, składkę wypadkową płaci e, sama firma, e, bo tak naprawdę ta składka pokrywa jego ryzyko wypadków przy pracy tylko dlatego, żeby pracownik nie miał roszczeń do firmy. Więc tę na razie też sobie możemy odsunąć. Jest składka chorobowa, którą z kolei dla odmiany w całości pokrywa pracownik e, 2,45, no, po to, żeby otrzymać e, świadczenie chorobowe w momencie, kiedy będzie e, niezdolny do pracy. No i zostają nam takie, bym powiedział, dwie główne składki. Ale pozostając chociażby tylko na tym etapie. Samych, samych składek na ubezpieczenia społeczne, to ta składka emerytalna jest składką dominującą. Niezależnie, czy policzymy ją z proporcji 4 składek, czy trzech składek, jest dominującą. Wynosi dokładnie i chyba to jest to, co warto, żebyśmy zapamiętali. 19,52 podstawy wymiaru składek. Czyli od każdego tysiąca, e, bym powiedział, przychodu, czyli pensji brutto, którą mamy na tzw. pasku, e, płacimy 195 zł i 20 groszy. Przy czym tu jest podział? Oczywiście połowę płaci pracodawca, połowę płaci pracownik z własnych środków. Oczywiście w obecnych warunkach nie wszyscy pracują na umowę, na umowę o pracę. Jest część osób, które prowadzi działalność, pracuje w relacjach B2B. No więc wówczas wylicza się taką hipotetyczną podstawę, tak zwany ryczałtowy ZUS, czego ja nienawidzę tej, tego określenia, no ale okej, okay, niech będzie ryczałtowy ZUS. No, i w zależności od tego, czy się korzysta z którychś preferencji, czy się nie korzysta, z tych preferencji w opłacaniu składek naprawdę jest, jest całkiem sporo, z których można skorzystać, no to w zależności od tego, jaką mamy podstawę, czy startujemy z działalnością, mamy pas startowy, wtedy de facto nie płacimy tych składek. Potem, potem mamy możliwość skorzystania z chociażby z obniżonej podstawy, i wtedy płacimy od 30% minimalnego wynagrodzenia. Czyli mówimy, że zaczynamy mierzyć składki, tak jakbyśmy mieli przychodu pracowniczego od nieco ponad 1000 zł. Tak? Czy też pracujemy od 60% przeciętnego, to dominująca ryczałtowa. No i wtedy my, jako prowadzący działalność gospodarczą, liczymy sobie 60% od, z przeciętnej, przeciętnego wynagrodzenia, to mnożymy razy 19,52, a ponieważ jesteśmy i pracodawcą, i pracownikiem, zarazem, więc niestety tym razem musimy pokryć całość. Więc ta składka dominuje, ale w zależności od formy, od tytułu, ona, ona różnie wynosi. Ja mam wrażenie, że w tym odcinku, jak pan rozmontuje dokładnie ten pierwszy filar, to każdy następny już w tym drugim, trzecim i tak dalej, to już będzie super proste. Biorąc pod uwagę, jak tutaj dużo rzeczy się dzieje i, i jak dużo rzeczy wie czasem tylko nasza księgowa czy dział księgowy w naszej firmie, a nas to po prostu często nie interesuje, więc po prostu, bo sobie lubimy upraszczać takie rzeczy. I Prawda. jak już tak rozmontowujemy i fantastycznie panu to idzie, więc może niech padnie jeszcze ta stopa zastąpienia. To jest coś, czym nas trochę... Straszą media, raporty, dane, że ta stopa zastąpienia no, trochę pokazuje, że musimy zadbać jeszcze dodatkowo sami dodatkowymi filarami, często o, o, o po prostu naszą przyszłą emeryturę. Jak to działa i dlaczego tak to wygląda? To ja znowu zaryzykuję dużo komentarzy pod, <śm> pod naszym podcastem i powiem, że nie ma czegoś takiego, jak stopa zastąpienia jedna, albo średnia, albo przeciętna. Absolutnie nie ma, to jest coś, z czym walczę, bo też czasami bywam przewrotny będąc na konferencjach, patrząc na salę, pytam się, a czy państwo woleliby mieć wysoką stopę zastąpienia, czy niską. No jest konsternacja, bo w zasadzie taką pierwszą odpowiedzią, która przychodzi do głowy, mówię, no pewnie, że wysoką no to ja wtedy mówię, że wysoką stopę zastąpienia, taką tradycyjny sposób liczoną, będą miały osoby, które zarabiały, zarabiały powiedzmy na poziomie od minimalnej do powiedzmy niespełna trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia przez całą swoją karierę zawodową. Albo jeszcze lepiej, zarabiały minimalną, przepracowały 20-25 lat, to w zależności od tego, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, i przeszły na, na przykład np. zera, no bo wtedy z czysto matematycznego punktu widzenia, stopa zastąpienia dąży do nieskończoności. No to są takie paradoksy matematyki, ale o których musimy pamiętać, posługując się jakimś dziwnym, uśrednionym tworem, który, tak jak mówię, w rzeczywistości nie funkcjonuje. Pewnie każdy z nas chciałby być prezesem dużej firmy, dużej, dużego, dużej instytucji finansowej, gdzie jak wiemy zarobki są naprawdę gigantyczne. To więc Państwu gwarantuję, że te osoby, ich stopy zastąpienia będą minimalne. Bo mamy ograniczenia w wysokości wnoszonych składek. Tak? To jest kolejny aspekt, który trzeba wziąć, wziąć pod uwagę. Eee, trzeci aspekt to jest trochę tak jak z tą średnią. Że jeżeli sąsiad ma dwa BMW, dwa Mercedesy i dwa Lamborghini, a ja nie mam nic i mieszkam pod mostem, on mieszka w pałacu, no to średnio mamy po Willi 200-300-metrowej i każdy z nas po Mercedesie, Lamborghini i Maybachu, cokolwiek by za tym nie stało, więc mamy się generalnie świetnie. To trochę tak jest. Na czym polega jeszcze problem związany ze stopą zastąpienia? A potem przejdę, żeby powiedzieć, jak sobie można łatwo policzyć indywidualną stopę zastąpienia i ewentualnie gdzie ją sprawdzić. Problem polega na tym, że przy przejściu w roku 1999, tak jak już wspominałem, do systemu zdefiniowanej składki, nie został wprowadzony albo utrzymany warunek, który de facto funkcjonuje na całym świecie, że emeryturę można dostać albo otrzymać, jeżeli się wykaże bądź to określonym zgromadzonym kapitałem bądź też określonym stażem pracy. W tym momencie w naszym systemie wystarczy jedna składka. Za przepracowaną przysłowiowo jedną godzinę na umowie zlecenia, żeby już otrzymać wejście do systemu emerytalnego. I stąd się biorę, bierze problem tzw. emerytur groszowych. I teraz przyjmijmy, że ktoś sobie odłożył całą jedną złotówkę składki emerytalnej. To my, ZUS, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jesteśmy mu zobligowani z tej jednej złotówki wyliczyć emeryturę. Mówię, byłoby ciężko, no bo tą złotówkę musielibyśmy podzielić na ponad 200 miesięcy dalszego trwania życia. Więc wyszedłby wynik na poziomie pewnie grosz albo poniżej i byłoby to dość śmieszne. Natomiast emerytur w rzędu kilku, kilku złotych jest całkiem sporo. I teraz, jak weźmiemy sobie historię osób, które przepracowały właśnie 20, 25, 30, 40 i tak i dłużej, i zestawimy je z osobami, które czasami przepracowały w swoim życiu jeden rok no to jak my wyrzucamy przeciętną wysokość emerytury chociażby do prognoz, to uwzględniamy całą populację i tych, którzy mają emeryturę w wysokości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu groszy i tych, którzy mają emeryturę w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo tacy są. I gdybyśmy zrobili tylko prosty zabieg, na obecnych warunkach, a ta liczba emerytur groszowych przy niezmienionych warunkach będzie rosła, bo niestety ludzie no jak gdyby nie chcą dbać o swoją przyszłość i starają się pracować w sferze, która nie odprowadza tych składek, co jest no może fajne na dziś, ale niezbyt roztropne z punktu widzenia przyszłości, to przy obecnym poziomie tych emerytur poniżej minimalnego, czyli poniżej tej gwarancji dopłaty państwa, to stopa zastąpienia, gdybyśmy tylko wyeliminowali tą część, rośnie o 4 punkty procentowe, już dziś. To tylko pokazuje, jak złudną miarą, jak populistyczną jest pokazywanie tej uśrednionej wartości. Jak możemy sobie policzyć stopę stopnia? To może być banalne, bo y, można wejść albo na nasz kalkulator, i tam zakładamy sobie trajektorię swojego wynagrodzenia i wtedy kalkulator wyliczy nam emeryturę. Porównujemy sobie te dwie stopy, albo zakładamy sobie w głowę, albo mówimy, ile chcielibyśmy pracować, mniej więcej, ile zarabiać, po takiej trajektorii. I też można sobie w ten sposób powiedzieć przyszłą emeryturę. Powiedziałbym tak: jeżeli ktoś będzie pracował i zakłada absolutnie, że jego wynagrodzenie nie będzie rosło, będzie zarabiał jedną kwotę, która się będzie mieściła w przedziale między minimalne wynagrodzenie a, wynagrod a nie więcej niż 30% wynagrodzenia w skali roku, czyli tam powiedzmy półkrotość 2, 2, 2 średniego wynagrodzenia przez całą karierę swoją zawodową na tym samym poziomie, przepracuję około 40 lat, no tego, chciał, nie chciał, wyjdzie około 50%. Więc tak jak mówię, to jest tak złudne i tak iluzoryczne, że można tym e, obracać na wszystkie strony. No po to między innymi jest ten cykl, żebyśmy troszeczkę rozmontowali te wszystkie elementy, które są nam potrzebne, żeby ta przyszłość faktycznie była zadbana finansowo. Ja też się czasami gryzę w język, jako były dziennikarz, czy dzisiaj bloger, że żeby coś wytłumaczyć, coś uproszczę i później sobie myślę, czy ja nie przesadziłem trochę, bo to jest jeszcze pięć innych elementów, a ja to wszystko sobie złożyłem do jednego i no, jakby nie patrzeć, też okres wyborczy się zbliża, więc też będzie nam pewnie dużo uproszczeń padało ze strony y, polityków i ja wiem, że bardzo znaczy, często... Ja mogę tylko skomplikować, bo ja powiem, że jak <śmum> sobie rozmawialiśmy o tej demografii, to też nie do końca tak jest, <śmum> <śmum> I... ale to już jest naprawdę wieca dla kodeserów. No, ja, ja, ja spodziewam się tego, że będziemy coraz częściej oczywiście mówić o dobrowolnych składkach, co tak fantastycznie brzmi dla niektórych odbiorców, ale jak sobie pomyślę, kto by Faktycznie tę składkę płacił, i a propos chociażby pierwszego odcinka, w którym rozmawialiśmy, jak trudno jest psychologicznie w ogóle podejść do tego długiego terminu, że tam za rok, za dwa, za trzy jeszcze akceptujemy to, ale za 20-30, ten opór naszej własnej psychiki jest tak duży, że tu trzeba naprawdę wypracować sporo rzeczy. I gdybyśmy ten system mieli bardziej dobrowolny, no jak Pan słyszy takie zapowiedzi, to co pan sobie myśli? No to powiem szczerze, to sobie staram wyobrazić takie przykłady, gdzie jeszcze tą dobrowolność moglibyśmy wprowadzić i sobie z tego wyniknęło. Wyobraźmy sobie, no takie bardzo namacalne, my jesteśmy Polakami, kochamy samochody, kochamy motoryzację. No to wyobraźmy sobie, że mamy system, w którym dobrowolnie płacimy na ubezpieczenia tych samochodów, czy to OC, czy, czy autokasko, tak. No, pewnie fajnie, no bo to nie jest nie jest tani koszt. Co roku każdy z nas go doświadcza. No, i fajnie by było zostawić te parę, parę złotych w kieszeni i wydać chociażby na dodatkowe litry benzyny, żeby gdzieś pojechać. Tylko w przypadku, w przypadku wypadku, no to zrobiłoby się niefajnie. Pół biedy, gdybyśmy jeszcze uszkodzili swój samochód nie robiąc nikomu krzywdy, no bo to najwyżej skończyłoby się stratą własnego majątku. Natomiast gdybyśmy komuś zrobili krzywdę. No to po pierwsze, ta osoba miałaby problem z wyciągnięciem roszczeń od nas, no bo to przeważnie straty są bardzo wysokie. No a po drugie, my byśmy mieli problem, bo mogłoby się skończyć odpowiedzialnością poważną, karną, bo nie byliśmy w stanie uregulować naszych zobowiązań. I teraz wracając na poletko, na poletko systemu emerytalnego, no to tak jest jak pan redaktor wskazał, będąc osobami młodymi, 20, 30, 40 latkami, rzadko kiedy myślimy o tym, co się będzie działo w wieku 60, 65, 70, nie daj Boże 80 lat. E, możemy zrzymać się na statystyki czy nie, ale niewiele e, rzeczy na tym świecie jest pewnych poza śmiercią, podatkami, niektórzy mówią składkami na ubezpieczenia społeczne. Ale niestety, jak pokazują dane, no, żyjemy coraz dłużej. Z drobnym wachnięciem covidowym, oczywiście. Natomiast okres, w którym korzystamy i w którym potrzebowali będziemy pieniędzy, jest naprawdę spory. Jak sobie myślę o tym, kto chciałby odkładać z perspektywą 40 lat, tak całkiem świadomie, wydaje mi się, że to jest niewielki procent populacji, by się na to zdecydował. Tak jak teraz widzę, chęć oszczędzania, chęć przedkładania przyszłości nad bieżącą konsumpcję rośnie naprawdę z wiekiem. On, się, on rośnie poważnie po 50. ale powiem tak, niestety to już jest za późno, żeby sobie uskładać na tyle kapitału, czy to w formie zapisów na koncie w zakładzie ubezpieczeń społecznych, czy to w formie prywatnych inwestycji, aby zapewnić sobie godziwą przyszłość. Ja czasami, kiedy mam przyjemność rozmawiać ze studentami albo prowadzić jakiś wykład, zadaję takie podchwytliwe pytanie. To nawiążę do naszej, jednego z naszych pierwszych pytań. A ile chcielibyście otrzymywać środków miesięcznie? Ja nie pytam skąd, czy z emerytury z ZUS-u, czy z drugiego filara, czy z trzeciego, czy z jakichś innych form własnego zabezpieczenia. Jak dużo chcielibyście otrzymać emerytury? No w Warszawie, Warszawa jest specyficznym miastem, tu kwoty idą w grube tysiące, no ale powiedzmy, że poprzestaniemy na 5000 tysiącach złotych. Jak poprzestaniemy na 5000 złotych i zobaczymy, jak długo, jak, jak, długo, jak długo trwa nasze dożycie po wieku 60-65 lat, to tam jest grubo ponad 200 miesięcy. Taka prosta matematyka ze szkoły, pokazowej, ze szkoły podstawowej pokazuje, że 200, czy tam ponad 200 razy 5 to daje nam już milion. I ten milion, chciał, nie chciał w jakiejkolwiek postaci, musimy sobie zabezpieczyć. Przez w trakcie kariery zawodowej, tak, w trakcie swojej aktywności zawodowej. Czy to prowadząc działalność, mam nadzieję z sukcesem, czy też y, zmieniając pracodawców, y, czy świadcząc usługi. Nieważne. Musimy sobie zabezpieczyć ten kapitał w ten czy w inny sposób. Jeśli nie, nie będzie nas stać na zapewnienie sobie godziwych warunków życia, co wtedy zrobimy. No, ci bardziej hardzi pójdą pod most, ale my, jako społeczeństwo, jako cywilizowane społeczeństwo, rozwinięty kraj europejski, nie możemy sobie pozwolić na to, aby rzesze naszych ludzi w ten sposób bytowały. Więc musimy znaleźć sprytny, powiedziałbym nawet smart system żeby zapewnić przynajmniej to minimum egzystencji i nikt nie wymyślił niczego lepszego w trakcie ostatnich 100 lat niż system powszechnego zabezpieczenia społecznego. On nie gwarantuje jakichś kokosów, nie wiadomo jakichś, chociaż tak jak mówiłem są jednostki, które naprawdę mają bardzo wysokie emerytury, ale on zapewnia to minimum godziwej, godziwej, godziwego przychodu, który pozwoli nam zabezpieczyć swoją późną jesień to już do nas będzie zależało, czy będziemy chcieli w innych formach e, doubezpieczyć się, doinwestować, czy zainwestować samodzielnie w inne kapitału. Ja to, o czym pan wspomniał, nazywałem często emeryturą last minute, że jeśli przez te 20 lat na przykład nic kompletnie nie zrobiliśmy i siadamy do tych wyliczeń, nagle nam tutaj mocno brakuje, to każdy model finansowy pokazuje, jak dużo stopę oszczędności później musimy sobie narzucić przez te 10, tak, 15, prawda, 20 lat. No i pamiętam, że to takie miny na publiczności, jak pokazywałem, takie wykłady były już niespecjalne, ale nie których osób, właśnie szczególnie młodszych, trochę to mobilizowało, że faktycznie nawet te małe kwoty, coś jeszcze, to warto jest już teraz zacząć. Ale tak jak też Pan wspomniał, no ten świat się niesamowicie zmienia. Od kilku miesięcy coraz poważniej rozważamy, jak bardzo sztuczna inteligencja zmieni to, jak pracujemy, jak te miejsca pracy w ogóle będą wyglądać. Coraz więcej dyskusji i eksperymentów już konkretnych, chociażby o dochodzie gwarantowanym. Ja się zastanawiam, jak wszystkie te elementy są odbierane chociażby w dziale analiz, prognoz, ZUS-u? Jak te wszystkie elementy, które nam się zmieniają cały czas, są brane pod uwagę w prognozowaniu? No chociażby to ostatni rok bardzo ciężkiej inflacji, znowu. Pewnie w iluś tam modelach to gdzieś było brane pod uwagę, no ale dzisiaj musimy się z tym zderzyć yy, i faktycznie przekładamy to naszą codzienną pracę. I jak to wygląda? Tak, w... ten, ten ostatni parametr jest szczególnie interesujący, bo my go eliminujemy i dyskontujemy zawsze mhm. te wszystkie wartości yy, no, na, na wartość z jakiegoś roku bazowego. Yy, no bo jak yy, zawsze mam dylemat, czy pokazywać wartości nominalne z uwzględnieniem inflacji, no one wtedy właśnie w zależności od ścieżki są przewidywane ścieżki inflacji. Naprawdę robią wrażenie, no bo kto próbował kiedyś zabaw z procentem składanym, to wie jak to działa. Naprawdę idzie wykładniczo. Więc z perspektywy nawet 40 lat, jak popatrzymy się na te nominalne emerytury, to one są, no robią wrażenie, tylko wtedy trzeba też je odnieść do tych przyszłych zarobków, które też robią wrażenie i do przyszłych cen, które również robią wrażenie. Więc jakby ten, ten, ten element inflacji zawsze uwzględniamy w swoich prezentacjach, dyskontując, tak żeby pokazać mniej więcej w warunkach, w warunkach roku bazowego. Natomiast co do sztucznej inteligencji i wszelkich zmian technologicznych, które nas czekają, to ja powiem tak, my mamy taką magiczną formułę przy tych wszystkich analizach, przy tych wszystkich prognozach, że one są zawsze wykonywane w obecnym stanie prawnym. Znaczy obecny stan prawny należałoby pewnie rozszerzyć na obecny stan prawny i technologiczny, być może nad takim zastrzeżeniem powinniśmy się zastanowić. Natomiast tak, to będzie dość ciekawe wyzwanie społeczno-gospodarcze. Ale paradoksalnie ono w kraju takim jak Polska może być bardzo dobre, bo ta demografia, która nam trochę ucieka, czyli mówiąc wprost, następuje pewna depopulizacja ludności polskich, sprawia, że nie będzie może nie tyle popytu, co podaży w niektórych zawodach, i będzie opłacało się zastąpić się właśnie rozwiązaniami, czy to robotycznymi, czy to automatycznymi, czy też algorytmami. Ja pamiętam moje pierwsze zdziwienie, kiedy lata temu. No, jak się wjeżdżał na jakiś parking, to przeważnie była budka, pan z listkiem pobierał rachunek. Teraz w zasadzie są wszędzie systemy zautomatyzowane, i właśnie no pamiętam, pierwszy raz taki parking wjechałem lat temu, może z 10. i pomyślałem sobie, Boże, jak to musi być tanie, żeby zastąpić człowieka. No teraz jest to powszechne rozwiązanie, tak? Jak chodzimy po marketach, coraz więcej kas widzimy samoobsługowych, e, chatboty, kontakt, e, e, service center, tak? To wszystko są, są rozwiązania zautomatyzowane. E, różnego rodzaju algorytmy, które upraszczają, przyspieszają wyszukiwanie informacji, tak? Więc pewnie ta aktywność ludzi, a przynajmniej zdecydowanej większości, przesunie się w te zawody, które są bardzo mocno. Jezu, centra logistyczne, tak? Za chwilę pewnie będziemy mieli automatyczne pojazdy. No Kiedyś zawód magazynier, no to był taki dość popularny zawód, a teraz pracownik logistyki, a są takie centra pod Warszawą i trochę dalej, gdzie w zasadzie pracują dwie, tak trzy osoby, które nadzorują żeby... roboty, które tam pakują, pakują te palety. Więc od tego nie uciekniemy. Natomiast to pozwoli nam zwiększyć efektywność pracy i przy mniejszej liczbie, liczbie osób efektywnie, jak się nieładnie mówi, zalokować zasoby. A nie ma pan takiego wrażenia, że przy aktualnym, moim zdaniem jednak relatywnie niskim, jak spojrzymy na całą Europę wieku emerytalnym, trochę naturalnie przy tej demografii, tym wszystkim, o czym mówiliśmy, będzie tak, że jeśli ten wiek zostawiamy, to po prostu więcej osób będzie dłużej aktywnych zawodowo i to czy... Ktoś jest na emeryturze, że ktoś i tak pracuje po osiągnięciu tego wieku, no bo to też nie jest tak, że my jesteśmy zmuszeni, że już musimy zakończyć karierę zawodową, bo PESEL tak nam rozkazuje. Czy to nie jest taki naturalny. Trend, że będziemy po prostu dłużej pracować, nawet jeśli wiek emerytalny zostanie taki, ja jaki Myślę, eks. że tak. My zresztą też w swoich wszelkiego rodzaju publikacjach i wystąpieniach zachęcamy wszystkich, którym oczywiście zdrowie na to pozwala, no bo nikogo nie, nie można zmuszać do pracy, jak nie ma ku temu absolutnie żadnych warunków, no, ale powiem tak: nieco model pracy się zmienił. Kiedyś to były zawody wymagające bardzo dużego zaangażowania fizycznego, więc ta praca była wyniszczająca, tak? A teraz odchodząc na emeryturę. Co do zasady, cieszymy się dużo lepszym zdrowiem niż to było jeszcze 10-15 czy nie mówiąc już od 30 lat, lat temu. No i oczywiście, cieszymy się zawsze tym pierwszym momentem, kiedy zyskujemy dużo tego czasu, natomiast też widzimy, że ludzie już zaczynają opóźniać. Przejście na emeryturę, albo też będąc na emeryturze, wracają, wracają do takiego zawodu. Ja myślę, że to będzie postępowało, bo po pierwsze, tak jak mówię, te osoby, które w tym momencie już przechodzą na emeryturę, to są osoby, które już wychowały się w tym takim świecie, może jeszcze nie cyfrowym, ale na pewno mocno technologicznym. I one mają już bardzo duże doświadczenie. Tak naprawdę jest idealna idealna rola dla mentora w niektórych, niektórych zawodach. a W innych po prostu. Możliwość podzielenia się z doświadczeniami i pokazania tym młodym z całym szacunkiem, że pewne rzeczy można, można zrobić i nie popełniać parę błędów. Powinniśmy korzystać z tego, co każde pokolenie ma najlepszego. To absolutnie pełna zgoda. I na koniec muszę zadać to pytanie: które sobie zamarzyłem, że wszystkim gościom w tym cyklu zadam to pytanie, jak pan oszczędza na emeryturę? No tak, ja ponieważ pracuję w zakładzie ubezpieczeń społecznych i takim, taką formą kontraktu, na jesteśmy, którą jesteśmy połączeni z pracodawcą, jest umowa o pracę, więc od mojej, od mojej pełnej, pełnej pensji są odprowadzane składki, więc to jest jak gdyby jedno źródło moich oszczędności emerytalnych i zabezpieczenia na wypadek, gdyby coś się stało. Mam nadzieję, że nie. Ale oprócz tego, jeżeli mówimy tylko w perspektywie emerytury, no to oczywiście korzystam z innych form takich jak PPK, jak IGZE, no czy wreszcie taki i czwarty, mój może nieco niezinstytucjonalizowany sposób, ale zawsze gdzieś rodzina jest, jest istotna, bo ona, ona stanowi to wsparcie, więc tak naprawdę. Tak, jak mówią ekonomiści, warto dywersyfikować wszystko, nawet oszczędności emerytalne. Tak, myślałem, że u pana wszystkie trzy filary się jak najbardziej pojawią i myślę, że u części gości zdecydowanie będzie to dominowało. A może po naszej serii coraz więcej słuchaczy, widzów y, też stwierdzi, że ten pierwszy, drugi, trzeci, może coś jeszcze. Niech te filary stabilnie utrzymują tę naszą zadbaną przyszłość. Bardzo dziękuję za rozmontowanie tych bardzo trudnych czasami pojęć i tych wszystkich zawiłości naszego systemu. Po tym odcinku myślę, że dużo lepiej będziemy rozumieć już ten. Pierwszy filar, a do następnych przejdziemy w kolejnych odcinkach. Pan Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.